Cześć, witam Was w Zonie. Zona to gra, która już wychodzi wszystkim chyba z lodówki. O Zonie słyszeli chyba już wszyscy i jest ona wszędzie. Jest ona na Instagramie, jest ona na Facebooku, jest ona na wszystkich portalach o grach. I dlaczego? Zona Sekret Czarnobyla to gra przygodowa. Gra, w której chodzimy po planszy, gra, w której napotykamy różne potwory i gra, w której dzieją się nam różne nieprzyjemne rzeczy. Oczywiście, będąc w zonie, jesteśmy wystawieni na promieniowanie. No i niełatwo jednak to przetrwać. Mamy jednak ze sobą jakieś rupiecie, mamy jakiś złom, budujemy sobie zapas jakichś narzędzi, bierzemy kurtki, maski, gogle, czapki, rękawiczki, buty i wyruszamy w zonę. Wyruszamy, żeby znaleźć sarkofag i żeby dowiedzieć się, kto za tym wszystkim stoi, kto jest gdzieś tam pod ziemią, kto przyczynia się do tego, że wszystko nadal jest napromieniowane i że wszystko nadal jest takie, jakie jest, takie, jakie było zaraz po wybuchu elektrowni. Zanim zona do nas w ogóle dotarła, naczytałam się, nasłuchałam o tym, że to jest tak jak Eldritch Horror, że to jest tak jak Arkham Horror, których jedną lubię, jedną nie bardzo i są one zupełnie różne tak naprawdę, więc stwierdziłam, że skoro coś jest podobne do dwóch różnych gier w tym samym momencie, to coś tu jest nie tak. Potem ktoś krzyknął, że jest to jakiś napromieniowany talizman. Nie jestem fanem talizmana, nigdy za bardzo nie byłam, nigdy się w to zbyt nie wciągałam. No ale przyjechała zona, trzeba wypróbować. I powiem Wam szczerze, że zona przypomina mi zupełnie inną grę. Zona przypomina mi Fallout. Nie dlatego, że obydwie są napromieniowane, nie dlatego, że jest podobna tematyka, ale dlatego, że jest podobny brak interakcji tej grze między graczami. To znaczy w zonie każdy sobie rzepkę skrobie. Każdy chodzi tam, gdzie chce. Każdy po swojemu podchodzi do tego pomysłu, jak tu wejść do sarkofagu, jakie sekrety zdobyć, z których miejsca sekrety zdobyć. I każdy ma inne umiejętności, które pozwalają mu na wybranie innej ścieżki do celu. W Falloutie z kolei też każdy sobie chodzi po tej planszy. Tyle, że jest tam wspólna historia i chcemy jakoś tę historię rozwiązać i wszystko polega na tym, kto pierwszy tak naprawdę dotrze do dna tej historii w zonie, kto pierwszy dojdzie do sarkofagu. Również jest to wyścig. Jeżeli chodzi o jakieś podkładanie sobie kłód pod nogi i przeszkadzanie, nie interweniujemy w swojej rozgrywki, to znaczy nie rozmawiamy ze sobą w tej grze jako bohaterowie, nie walczymy ze sobą, jesteśmy dwoma zupełnie osobnymi bohaterami, którzy gdzieś tam sobie chodzą i coś sobie robią. Zatem jak to? Przecież zona nie jest nieograniczonym terenem. Moglibyśmy na siebie wpaść, nawet jeżeli jesteśmy na tym samym polu. Dlaczego nie możemy ze sobą w żaden sposób rozmawiać, czy wymieniać się przedmiotami na przykład, czy nawet postrzelać do siebie? To samo jest w Falloutie. Nie ma ze sobą żadnej interakcji. Jedyna interakcja polega na tym, że podkładamy sobie kłody pod nogi, podkładamy sobie potwory na naszą planszę, tudzież zabieramy sobie karty ze sklepu, tudzież zamykamy lokację. No i tak, czy jest to tak naprawdę interakcja? Wydaje mi się, że w jakiś sposób jest to urozmaicenie rozgrywki, bo inaczej to wszystko byłoby rozgrywką solo. Każdy robi swoje, tu mamy jedno wydarzenie, tu mamy kolejne wydarzenie, potem jest karta i na końcu sprawdzamy, czy dzieje się emisja, czy nie. No i tak się toczą te rundy dopóki ktoś nie dojdzie do sarkofagu i nie dotrze do dna tego, co się dzieje Czarnobylu, w tej za elektrownią, w tym sarkofagu. Żeby do takiego sarkofagu dotrzeć, trzeba mieć dwa sekrety z dwóch różnych lokacji na mapie. I te sekrety zdobywamy w różne sposoby, w zależności od tego, na jakiej lokacji się znajdujemy. Lokację najpierw trzeba otworzyć i potem wykonać zadanie, które jest tam opisane, żeby taki sekret zdobyć. Jest dużo testów, trzeba być przygotowanym tak naprawdę na wszystko, ale mając takie dwa sekrety, idziemy do sarkofagu. No i teraz tak, jeżeli umrzemy po drodze do tego sarkofagu, to możemy sobie taki jeden z dwóch sekretów zatrzymać, żeby następna osoba ten sekret miała. Natomiast mając jeden sekret, niestety, ale on przepada. No i teraz myk jest taki, jeżeli widzimy, że ktoś inny ma dwa sekrety, nam się właśnie z tego świata zeszło, mając tylko jeden, więc nie przynosimy ze sobą nic do następnego naszego wcielenia, to po co w ogóle się w kogoś wcielać, tak? Jeżeli nie byłoby żadnej interakcji, zero zupełne,
to nie ma w ogóle znaczenia. Jeżeli natomiast jest ta malutka, cipinka taka interakcji w tej grze, to jednak idziemy w tą reinkarnację i tylko po to, żeby sobie poprzeszkadzać, ponieważ osoba, która jest pierwszym graczem, czyta ten głos Zony, może wybrać, co się będzie działo na tej planszy i z reguły są to złe rzeczy i z reguły oczywiście będziemy wybierać te złe rzeczy, żeby stały się naszym przeciwnikom, a nie nam. Zatem jest jakiś sens w powróceniu na tę planszę, ale wtedy wiemy, że pewnie raczej nie wygramy. To może jednak przedłużyć tę grę, ale też nie w nieskończoność, ponieważ jeżeli głos Zony nam się skończy, talia kart głosu Zony się skończy, to gra też się kończy. W naszej rozgrywce Matt wygrał, doszedł do sarkofagu i pokonał wszystkie testy rzutem na taśmę, dosłownie. Ja gdzieś tam w połowie się przepromieniowałam jak frytka na solarium i jednak musiałam poddać się tej reinkarnacji. Już wiedziałam, że nic mi z tego nie przyjdzie. A zatem kudos dla Matta za wygranie gry i za to, że starał się czytać po polsku. Ale czy się dobrze bawiliśmy? No i tu mam problem. W Falloutie obydwoje byliśmy wielkimi fanami gry wideo, tego całego świata Falloutu, tego wszystkiego, co tam się dzieje, tego jak levelujemy i tak dalej. Tutaj to oczywiście wszystko jest nowe i jest to oparte na faktach, na tym, że rzeczywiście w tym Czarnobylu coś tam się wydarzyło. I może trochę trudniej się w to wszystko wbić, mimo że jest to jednak bardziej realne. Fajnie mi się podoba bardzo w tej grze jest to, że jak mamy ze sobą przedmioty, mamy te swoje rupiecie, to możemy mieć ich tylko tyle, ile możemy ich unieść. Mamy 5 miejsc plus 6 w plecaku, jeżeli ikonka plecaka pojawia się na karcie. Do tego mamy oczywiście nasze ubranie i też możemy mieć tylko jedną jakby warstwę na sobie, w zależności od tego, na jakich kończynach. Także możemy mieć jedną warstwę na nogach, jedną na rękach i tak dalej, więc nie możemy po prostu mieć tych ubrań jak blogerka modowa. 70 warstw, tylko musimy sobie wybierać, co chcemy i co w danym momencie nam się przyda. No i oczywiście mamy taką małą sakiewkę na różne pierdoły, typu śrubki i tak dalej. I to jest bardzo fajne, to mi się podoba, że jednak nie zbieramy tych kart w nieskończoność, nie mamy 15 pistoletów, 17 bazuk i nie możemy się w ogóle z tym poruszyć, tak jakby to było w normalnym życiu. Tutaj mamy tyle, ile rzeczywiście bylibyśmy w stanie unieść. Jeżeli chodzi o grafikę w tej grze, to jest znośna. Bardzo ładnie wykonane karty, plansza jest okej, okay. Ma takie, dziwnie mi się, trudno mi się do tego przyzwyczaić, że ona jest tak jakby napromieniowana, że jest taki neonowy zielony, neonowy żółty i tutaj czerwony z tej strony nam daje, może z bliska to się aż tak bardzo nie rzuca, ale z daleka to widać. Nie jest to złe. No i do tego dochodzą te małe niektóre nasze mutanty, które rozbawiają mnie bardzo. Mięsak chyba to się nazywa, to takie jakieś coś dołączone do głowy świni, co wyjada jej mózg i kisiel na przykład, uścisk Iwana. Że wszystko jest jakby zbalansowane. Są bardzo poważne takie momenty, ale są też momenty, w których patrzę po prostu na tę planżę i się śmieję. Także to jest taki mały, nie wiem, czy to jest plus czy minus. W każdym razie karty są dobrej jakości, plansza jest dobrej jakości, miniaturki są bardzo dobrej jakości. Co mnie jedynie troszeczkę frustrowało, to są te bardzo malutkie znaczniki obrażeń. To jest trójkącik tej wielkości. I no trudno. Trudno się tym posługiwać, szczególnie mając koty w domu, które wchodzą na stół i wszystko zmiatają. To by mógł być suwaczek, ale rozumiem, że suwaki psują planszetki gracza, także okej, to jest tylko po prostu moje jakieś estetyczne fiubździu. Także graficznie i jeżeli chodzi o wykonanie, to wszystko jest super. Grywalność jest bardzo duża, ponieważ jest dużo postaci. Te karty sarkofagu za każdym razem dają nam inną historię, inne rozwiązanie, także to jest też duży plus, że to nie jest taka sama historia za każdym razem. No ale rozgrywka zawsze będzie taka sama. Wykonujesz dwie akcje, ja wykonuję dwie akcje, każdy ma swoją kartę wydarzeń, potem karta głosu Zony i wszystko tak się toczy w tym samym jakby rytmie. Możemy przyjmować różne strategie w zależności od tego, jakim jesteśmy bohaterem, no ale zawsze to będzie na tej samej zasadzie, ale gry takie są, prawda?
To znaczy, każdy się rusza, każdy, wszyscy, nie mówiąc o grach typu Posiadłość Szaleństwa, gdzie, czy Władca Pierścieni, gdzie to się wszystko dzieje troszeczkę inaczej, no, ale w takiego typu grach to jednak tak, jest to dwie akcje, jakiś tam upkeep, jakaś inna faza i znowu nasza kolej. To samo było w Falloutie. No i dlaczego ja te gry ciągle porównuję, to już chyba trochę widzicie, jeżeli chodzi o właśnie rozgrywkę, na czym to polega, jak to jest do siebie podobne. Jeżeli nie wiecie wiele o Falloutie, tam na dole jest link do recenzji. No i nie będę porównywać ich na zasadzie, która mi się bardziej podoba, bo uważam, że nie jest to fair. Fallout jest to wielka franczyzna, są gry wideo, jest tego pełno, Zona to jest nowość. I jest to coś, co nie wyszło na PC, nie wyszło na Xboxie i tak dalej. Nie jest to wielki świat zbudowany dookoła tego, czyż gra, która wyszła w świecie jakimś, w tym w uniwersum, na przykład Fallouta. Jest to nowość, jest to coś świeżego, jeżeli chodzi o tematykę, ponieważ jest to oparte na faktach. Jednakże nie jest to gra dla wszystkich. A jeżeli szukacie przygodówki, w której macie dużo decyzji do podjęcia, w której jest historia, w której możecie się zanurzyć w tę historię i wszystkie wydarzenia po kolei mają sens, to nie jest to gra dla was. Jeżeli jednak chcecie grę, w której jest dużo przygód, dużo się dzieje na tej planszy, chodzicie, jest dużo randomowości, dużo losowości, to jest to coś, na co możecie zwrócić uwagę. No i tak, mówiąc o losowości, są tutaj kości. Co mi się w tej grze podoba, to i tutaj jest uwaga do wszystkich, którzy robią gry tego typu. Mamy 3 kości i zawsze rzucamy tymi kośćmi. Nasz skill, nasza umiejętność jest zawsze taka sama. To znaczy, jeżeli mamy 3 do obserwacji, to nasza obserwacja jest 3. Kości i karty to wszystko jakoś modyfikują, ale nie chodzi o to, że zawsze będziemy rzucali różną liczbą kości, to znaczy, jeżeli nasza obserwacja jest 3, rzucamy 3, a jeżeli nasza siła jest 2, rzucamy 2. Nie. Zawsze rzucamy 3 kośćmi. Dodajemy lub odejmujemy sobie to, co na tych kościach się pokazuje. Dodajemy to, co mamy na naszych kartach, zużywamy nasze przedmioty. I wtedy nam wychodzi ten ostateczny wynik, chyba że wyrzucimy dwa trójkąty. Ja to nazywam delta, ale to jest A z tego z zony. 2 delty, 2 trójkąty, to dostajemy obrażenie. Jeżeli nasze obrażenia dojdą na maksa, następnie mielibyśmy dostać, dostajemy uraz, czyli coś, co permanentnie jakoś będzie nam przeszkadzać, to znaczy dostajemy minus do jakiegoś skilla. Jeżeli dostalibyśmy 4 minus, to niestety, ale schodzimy z tego świata. Ale tutaj uwaga, jeżeli dostajemy obrażenia i mamy ich powiedzmy 5, to jeżeli mielibyśmy dostać 6, dostajemy ten uraz, ale te 5 obrażeń zostaje nam na tej planszetce. Także to nie jest tak, że dostaniemy uraz, to nagle leczymy wszystko inne. Nie, bo przecież tak nie jest w życiu, tak? Jeżeli dostajemy uraz i cały czas nas coś boli, to coś nie przestaje nas nagle boleć. Więc musimy się wyleczyć z tych obrażeń, żeby zaraz nie dostać kolejnego urazu, ponieważ każde kolejne obrażenie będzie nam skutkowało urazem. Możemy się leczyć, urazy również można leczyć, ale jest to dość drogie, no bo wiadomo, trudno tam o jakąś pierwszą pomoc. Ale nie jest to niemożliwe, także jest to bardzo takie realistyczne. Nie jest to tak, że dostaniemy, tak jak na przykład właśnie w Posiadłości Szaleństwa, jeżeli dostaniemy maks naszych obrażeń, to dostajemy uraz, ale wszystko się inne resetuje, bo przecież to nieprawda. Typy obrażeń też są różne, ale sprowadzają się głównie do tego właśnie, że przesuwamy sobie, dodajemy sobie te obrażenia na naszej planszetce, bo możemy być napromieniowani, możemy trochę dostawać świra, a możemy też po prostu się skaleczyć. Także są 3 różne rodzaje i te 3 różne rodzaje możemy w jakiś sposób możemy na nie oddziaływać poprzez to, co ze sobą mamy. Powiedzmy, kurtka nam pozwala pozbyć się jednego obrażenia, tudzież poobronić się przed jednym obrażeniem czerwonym, a gogle przed niebieskim, a rękawiczki przed żółtym. Także musimy mieć jakieś tam takie ubranie, które jest przysposobione do wszystkich rodzajów obrażeń, na które możemy się napotkać. No i tak to się toczy, tak wygląda życie w Zonie. Tak jak wspominam, jest to nadal nowość, jest to gra, która dopiero niedawno się ukazała na rynku, mimo że było o niej bardzo, bardzo głośno, ponieważ oczywiście jest to polska gra. Ja się cieszę, że jest u nas na stole, ale nie wiem, czy u nas długo zostanie. Z jednego względu. Gra się spoko, jest prosta rozgrywka, są proste zasady. Nie trzeba gdzieś zaglądać do zasad co chwilę, wszystko jest jasne i przejrzyste. Ale przez to, że ta historia jakby nie trzyma się
kupy. To znaczy nie ma, wszystko co po sobie następuje, nie ma jakby związku. Są randomowe eventy, są randomowe wydarzenia, są ten głos Zony, coś tam gdzieś jakoś dodaje również do tego. No i oczywiście jest to, co się dzieje w sarkofagu, za każdym razem jest inna ta historia. Ale jakoś nie mogę się do tego przekonać, jeżeli właśnie chodzi o tę stronę tej gry. Mechanicznie jest bardzo fajna, graficznie jest ok. Także jeżeli nie obchodzi Was za bardzo to, czy ta gra ma jakby sens, czy te wszystkie wydarzenia ze sobą się jakoś tam są jakieś spójne, to super, idźcie w tę stronę. Jeżeli natomiast wolicie grę, w której jest jakaś historia, w której chcecie wiedzieć, jaki macie cel i ten cel będzie za każdym razem inny, to na przykład Fallout jest pewnie bardziej dla Was. Ale jeżeli chcecie grę, w której jest interakcja między graczami, w której możecie sobie aktywnie przeszkadzać, to żadna z tych gier nie będzie dla Was. Chyba nie pomogłam, co nie? Do następnego razu. Pa! Ciekawe, czy mogę w tym mówić. Towarzysz Aleksandrowicz? Nie. Ale śmierć głowy.